Manko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. John dostał kulkę, spadł z pociągu. Cholera, porwali Abigail. Tak? Nie wolno odpuszczać. Without John, she's just bait. Got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't tak, byle dziewczyna? To nie jest byle dziewczyna. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. Just gonna let the boy be made an orphan? No właśnie. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Tak? It's just a girl. You're right. To tylko dziewczyna? Nie, kurwa, nic z tych rzeczy. Abigail. Oczywiście, że ruszamy. No, to by było na tyle. Już po gangu. Oczywiście. Ruszamy. Jasne. Zabrać Jacka. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, here. All right, Arthur. Jasne. I'll miss. Me too, sweetheart. Me too. Jack. To będzie bardzo długi odcinek. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler. Kończ się gang. Tak, to jest koniec gangu Vanderlinde. Wiecie co, teraz wezmę czterotaktowca. Właśnie, Milton porwał Abigail. Pieprzony Milton porwał Abigail. Pieprzeni Pinkerton. Now he don't care if the orphan's his French child, so long as he gets rich. All his goddamn talk all them years. Seems like it was always a lie. No właśnie. Kłamał w żywe oczy. Teraz pokazał Dutch, jaki naprawdę jest. I'm sorry you got dragged into this. Into us. Listen, if you hadn't shown up in my house that night, I'd be dead. No właśnie, i nie żyła. Thought I could find a way to get John, Abigail, and Jack out of this mess. Give them a life. Seems I left it too late. If we can still get Abigail, maybe her and Jack will be okay. John, Hosea, Mac, Davey, Jenny, Sean, Lenny, we have to put an end to this. No właśnie, ciągnie się za nami śmierć. Another angry fool he used just like he did with the rest of us. Like I said, Arthur, we don't need them. We're gonna make this right, me and you together. What's left of it. Ale wiem, że John żyje. No bo to jest przecież prequel RDR-a 1, a RDR 1 dzieje się w 1907 i później w 1911. Okay, here we are. Let's ditch the horses and come up with a plan. Jasne. Jesteśmy w Van Horn. Szczerze, wiem, że będę potrzebował po prostu snajperki, więc od razu biorę Carcano. How you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her.
Because you're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur. But just tak, może nadal walczyć, ale... It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Dobra. Okay. Czyli sama Sadie dała nam snajperkę. Już nawet Sadie widzi, że jest po prostu bardzo ciężko chory Arthur. Tak naprawdę umierający jest. Bardzo jest z nim źle, jeśli chodzi o chorobę. Okej, ładujemy się na samą górę teraz. Okej, Mr. Milton, where are you? No właśnie, gdzie się podziewasz pan, panie Milton? Jest. Cholera, do sklepu ją zabrał. Jest. Okej, jest tutaj dwóch. No to już muszę ich odstrzelić. Zaczynamy. Cholera, nie widać stąd. Jest. Są Pinkertoni, dobra. Jeden, drugi. Poprawię jeszcze, dobra. Lepiej bym tego nie ujął. Okej. Przerwa na oddech. Pokażę wam jeszcze, gdzie w ogóle jesteśmy. O, tu w ogóle mamy legendarną rybę też, ale oczywiście nie ma na to czasu. Trzeba odbić Abigail. Pomóc im uciec. O kurde, nie mam... Nie mam już... Deadshota. Dobra, zregenerowało się trochę pierdut. Szybko. Jest. Chyba w udową mnie trafiłem. O kurwa. Fuck no. Dopadli ją. Okay, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like... No właśnie, trzeba uratować Sadie, Abigail. Tak, pożyczyłem snajperkę.
Dobra, dum, ładuj. Trzeba ich ocalić. Trzeba ich uratować. Dobra, teraz tutaj. Holy fuck, no! Mówiłem wam, że będę do końca rozdziału przynajmniej używał Mauserów. Dobra, wbijamy do środka. Milton. Właśnie, to Majka był zdrajcą, nie Molly. A Majka wrobił Molly. Przez co akurat zginęła. Zabita przez Susan. Tak, Abigail zabiła Miltona. W ogóle jest taka teoria, że Abigail była zdrajcą. Ja w to nie wierzę. Dobra, trzeba się stąd wynosić. Okej, tak, mamy na głowie Pinkertonów, a ja już zbieram. A ja sobie lutowałem. Dobra, teraz trzeba się stąd zbijać. Jak to dobrze, że mam pistolet Mausera.
każdy ich zasypać gradem kul. Szybkostrzelność teraz jest bardzo ważna. Okej, uciekamy. Dobra, zdjęliśmy tamtego. Where's John? I don't know. Nie wiadomo, co z Johnem. Arthur. Widziałem tylko, że dostał kulkę. What? He got killed or he got captured. I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. Oczywiście, że nie był idealny. Go get that boy. Nie jest idealny. No ale John przeżyje. Przecież jest prequel jedynki. Before I get much sicker. No, don't you worry for me. Neither of you two. Not now. You both know. Jedźcie. Good women. Good people. Beth, you go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in the caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. No właśnie. Stanie mi pieniędzmi. Oczywiście, że biorę. Always was a good thief. That she was. Get out of here. Jak najbardziej. Czas wracać do obozu. Oczywiście teraz jeszcze muszę na szybko zrobić tutaj miejsce na fotki, bo będzie, nie będzie na to czasu później. A tu jest bardzo ważna scena, jak nie najważniejsza. Okej, dajcie mi chwilę. Daj, nie będę potrzebował foty, i tak już mam screenshota zrobionego. Jedziemy z tematem. Teraz na pewno wejdą prawa autorskie, ale wiem, że po prostu pozwalają na używanie tego. Oczywiście wiadomo, że będzie zdemonetyzowane, ale kistą. O! Wyjął od tak z torby kapelusz. Wracam. Tak, mordeczki, wracamy do Beaver Hollow.
Trzeba się rozmówić z Dutchem. I just wish you'd done it before you worked yourself into the grave. Z Mikeachem trzeba się rozmówić. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Zobaczycie, że John żyje. All you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. May the will be at your back. Good fortune to you. A te... Te wspomnienia to zależą od honoru. Ja już mam pozytywny, więc takie akurat są pozytywne. Czas zakończyć tak naprawdę historię Artura Morgana. Że on umiera tej stiaski. You're a good man. Jimmy. To ten akurat były szwagier. You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure. Maybe it's a sign, Arthur. Try. Try to do the good thing. No właśnie, bo teraz będziemy mieli też wybór, czy odkupić wszystkie winy, większość win, czy odkupić winę, czy i pomóc Johnowi uciec, czy zabrać hajs. I tak wiem, jak to by się skończyło. Więc oczywiście pomagam Johnowi. Jak widzicie, obóz opustoszał. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry, we ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. I just saw Agent Milton Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. No właśnie. Jakoś się tym nie przejmuję. All in. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, Popo? You talked? Sit down. Goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. Tak, wszystko nabiera sens. Damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! No właśnie, John żyje. Tak, zostawił go. Let me die! My boy. I didn't have a choice. Tak? Miał wybór. I didn't have a choice. Left me! Zostawił go. All of you. Zostawił go na śmierć. Now because this is over. All them years, Dutch. For this night. Be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No. You be quiet, Mr. Bell. And put down your gun. There's Pinkerton's come fast! No właśnie, jeszcze teraz Susan. To, że dziwi mnie to, że Dutch nie odwalił, nie rozwalił od razu Mikey. Przecież to była jego kobieta. Tak. Tak bardzo Mikey zmanipulował Dutcha. Widzicie, prawie wszyscy się odwrócili od Artura i od Johna. Nawet Javier Esquia.
You ready, John? I lato, Bill, to wiadomo. Zawsze się z nim trzymał. Ale Javier, no właśnie, Javier Esquia. Jest w ogóle oczywiście teoria, że to Javier jest ojcem Jacka, a nie John. Tak, trzeba odeprzeć Pinkertonu. Jasne, trzeba szybko zjebać. Trzeba szybko uciekać przez jaskinię. Przez jaskinię, teraz. Niestety nic nie widzę, także dajcie mi chwilkę, bo oczywiście muszę rozjaśnić telewizor na maksa. Nie mam czasu na rozjaśnienie samej gry, więc to musi mi wystarczyć. No właśnie. Tak teraz, kurde, działają. Gdzieś w tych jaskiniach jest pełno kasy. Dobra, ale jak się tam dostać? Tędy. Dobra, szybko. Trzeba uciekać. Nie mogę teraz sfejlować, ja nie wiem którędy. Tędy! Jest wyjście z tych cholernych jaskiń. Rose? Jeden z Pinkertonów. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? They were saving the Copperhead Landing. Tak. Nie, jeszcze to nie jest to. Brother. I want you. To jest to. Gdzie mamy wybór? Czy wracać? Po ten pieprzony hajs. Czy pomóc Johnowi? A nie, to jeszcze nie. Teraz musimy im uciec. Arthur, we gotta go! Come on, run! There's Pinkertons up ahead in the tree! Tak, Pinkertoni są za nami i jeszcze akurat jeszcze Majka chyba też nas goni. Ten, z tego co widziałem. O cholera! Jasne, tędy. Nic nie widzę, ale pędzę. Lecimy. Trzeba się stąd zwijać. Trzeba się im zerwać.
There's Pinkertons everywhere! We gotta move! No właśnie, są wszędzie. Tak, niestety, Connie nie żyje. Tak, możemy się jeszcze pożegnać z Connie. Chyba jednak nie, bo tam chyba do tego jednak trzeba maksymalnego honoru. Na pozytywnym oczywiście. Chyba jedna, albo będzie można. Tak, niestety, koń nie żyje. Jedna Bella. No daj chwilę. Bella umiera. Niestety. Arthur! Come on, Arthur. Let's go. But what about the money? No właśnie, to sposą. Abigail gave me the key. I head down there, I'm dead in 5 minutes. Dobra. Mordeczki, szybko teraz zrobię miejsce jeszcze, bo za chwilę będzie jeszcze ważniejsza scena. Będzie przekazanie kapelusza, bo ten kapelusz, który nosił John w pierwszej części, to jest kapelusz Artura, który wcześniej należał do Lyla, ojca Artura. Tak, cały czas po prostu John nosił kapelusz Artura. Jasne. Oczywiście, że pomagam Johnowi. Niedługo będzie ta najważniejsza scena. Uciekamy. Niedługo Artur przekaże kapelusz. Tak, musimy się stąd wynosić. Koń nie żyje. Już świta. Fuck, są wszędzie. Pinkertoni są wszędzie. A my musimy pomóc Johnowi uciec. Dobra, wezmę po prostu jeden pistolet. Bo trochę lepsza celność chyba jest. Ja trochę jednak strzelam na ośle tutaj. Tak, to będzie ta scena, gdy będzie przekazywał Artur kapelusz Johnowi. Obaj nie dadzą rady. Napadła go też choroba. No właśnie. On ich odciągnie.
nie ma czasu. Dał mu też swoją torbę. Arthur, tak. Arthur, get the hell out of here, you goddamn man. You're my brother. Tak. Trzeba dać mu uciec. Trzeba mu dać czas na ucieczkę. Tak, dopadł go Majka. Pieprzony zdrajca. Spadli na niższą półkę. No na pewno coś sobie połamał Artur. Już ledwo oddycha. Lokuj to. Ja wiem, że nie ma szans. Bo jest bardzo chory, pewnie połamał sobie żebra. Bo Artur jest umierający. Pieprzona gruźlica. Widziałem filmik, gdzie Artur wygrywał, bo był zdrowy, ale to na pewno był jakiś mod. Jest zaskryptowane. Tak, dusi go. By go zrzucić w przepaść. No właśnie, powiedział mu, że był pieprzonym szczurem. Zdrajcą. No niestety. Artur przegrywa. No blokuj to. No właśnie, jeszcze mu roztrzaskał pewnie czaszkę. Tak, jeden z rewolwerów tutaj jest. Zaraz zobaczycie, co się stanie tak naprawdę. Tak, Artur umiera. No, w pewnym sensie wygrał.
bo pozwolił uciec Johnowi, Abigail i Jackowi. Tak. No właśnie, Dutch. Pieprzony Dutch. No właśnie, to on jest zdrajcą. Nie Molly. Nie Susan. Tylko on. Pinkertoni, no właśnie. Idą tutaj. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. No właśnie, Johnowi się udało. He's the only one. Tylko jemu. The rest of us. I tried. In the end, I did. Come on, let's go. We can make it. I zobaczcie, co teraz się stanie. Dutch się odwraca się od Michael i odchodzi. Come on! Ale wrócił po kasę i tak by Artur zginął. Tak, niestety Artur umiera. Może nie da się akurat tego powstrzymać. Właśnie, umieramy, patrząc na wschód słońca. Odeczki. Kończy się ten rozdział. Powoli się kończy gra, ale jeszcze czas na epilog. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Naraska, Elo.